szatnie w zupełnie innym miejscu, tak? Po drugiej stronie. Chcecie gwizdek? Chcemy. Dobra, to w takim razie będziecie mieli gwizdek o godzinie 13, dobra? I 13.01 to już tak, nas tak, przyjdzie tak. Sprawdzić, tak? Przyjdzie asystent. Na której sprawdzamy? W zasadzie 13.01, tylko że pierw wy wyjdziecie, tak to poprowadzimy, że troszeczkę wcześniej wy zostacie ogarnięci, bo jesteście naprzeciwko szatni i wyjście, a później PKS, tak żeby się nie miksować tutaj, dobra? W razie co na zmianę będę w pogotowiu z technicznym, także... Dobra, to jest chyba takie. Czyli będziesz tutaj na miejscu? Tak, ja będę spokojnie, więc... Losowanie chcecie też na sygnał? Losowanie, jakbyśmy mogli w naszą stronę, czy w stronę kamer, które tam się znajdują, operator będzie tutaj. Dobra. Nic się nie zmienia, tak na jak na 7 metrze będzie losowanko. Tak jest. W drugą połowę tam do Warszawy w goście, żeby nie było opóźnienia. Ja będę miał znowu stał 5 minut na boisku, to teraz... Dziękuję serdecznie. Dobra. Nie będzie tutaj przyjaznej atmosfery na stadionie przy ulicy Bukowej, ale do tego chyba już powinni się zawodnicy Widzewa przyzwyczaić. I zaczęli! Uwaga, daleki! Ej! Daleki! Daleki! 1-3! Będzie wchodził jeden na jeden z Rudolem. Dobra interwencja Rudola. Trafił w piłkę. Będzie niebezpiecznie przed polem karnym. Uderzenie na bramkę Pawłowskiego. Niestety Widzew przegrywa 0-1. Szanowni Państwo, i w tym momencie zabrzmiał gwizdek kończący pierwszą część dzisiejszego spotkania. Różnego Tanzyna, gol! Brawo! Brawo!
także nakieruje głową piłkę do bramki GKS-u Katowice. 1-1, panowie, jedziemy dalej, nie poddajemy się, jeszcze dużo czasu. Dobra, piłkę! Dzisiejszy pojedynek 31 kolejki drugiej ligi kończy się rytm.